Poznaliśmy właśnie rozmiar dodatku Phantom Liberty. Poza tym otrzymaliśmy zupełnie nowy materiał z rozgrywki DLC-ka, szczegółowy wykaz elementów, które zostaną dodane w patchu 2.0, a które w Widmie Wolności, oraz zapowiedź fajnej akcji dla streamerów i ich widzów. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek newsów ze świata cyberpunka. Zaczniemy od akcji Twitcha, bo może ktoś z Was streamuje i akurat spodoba mu się taka możliwość, no i nie zostało wcale dużo czasu, aby się zgłosić. Kilka dni temu na profilach Cyberpunka pojawiła się zapowiedź programu Support a Streamer. Dzięki temu wybrani streamerzy będą mieli okazję streamować Phantom Liberty od 25 września do 21 października i zaangażować swoich widzów do wsparcia kanału. Każdy widz, który wykupi dwie subskrypcje na kanałach objętych partnerstwem Redów, otrzyma w swojej grze ekskluzywną snajperkę, której w żaden inny sposób nie będzie się dało pozyskać. Wymogiem jest jedynie zgłoszenie się do programu poprzez formularz, który można znaleźć na przykład na Facebooku Cyberpunka, no i to tyle. Akcja nie dotyczy jedynie największych streamerów na platformie, udział w programie mogą wziąć wszyscy, którzy już streamują na Twitchu i może to być dla nich świetna okazja, aby zachęcić swoją widownię do zakupienia na ich kanale subskrypcji. Najważniejszą sprawą jest jednak to, że zgłoszenia trzeba dokonać do poniedziałku 11 września do godziny 8:59 czasu polskiego. W opisie znajdziecie link do jednego z postów odnośnie programu Support a Streamer od Redów. Niedawno CD Projekt Red opublikowało też rozpiskę rozwiewającą wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o to, co znajdzie się w darmowej aktualizacji, a co jedynie w płatnym dodatku. Spójrzmy najpierw na darmową aktualizację. Po pierwsze, każdy, kto posiada podstawkę Cyberpunka, oczywiście każdy poza grającymi na PS4 i Xbox One, będzie mógł skorzystać z nowego, przebudowanego drzewka umiejętności. Poszczególne nowe zdolności, które zostały pokazane na ostatnim Red Streamie, omawiałem już w tym filmie, więc polecam tam zerknąć, jeśli jesteście zainteresowani. Drzewka budowy ciała, refleksu, inteligencji, zdolności technicznych i opanowania zmienią się o 180 stopni i zapewne konieczne będzie kompletne przebudowanie buildu. Choć jak tak patrzyłem na nowe zdolności, to zdecydowanie warto się tym pobawić, bo jest masa świetnych umiejętności, które dodają sporo urozmaiceń w rozgrywce. Po drugie, zmodyfikowane wszczepy i nowy system limitu ich kosztów. Zapewne widzieliście na ostatnim zwiastunie dwa wskaźniki po bokach ekranu podczas montowania wszczepów, dokładnie chodzi o to. Nie jest to dziwne, bo łączy się to z nowymi perkami, a skoro one są w aktualizacji, to i nowe systemy wszczepów także. W skrócie, od teraz to nie ubrania będą dawać pancerz, a poszczególne wszczepy szkieletu. Dodatkowo nie będzie można ich zamontować zbyt dużo, bo postać będzie doświadczać spadków statystyk i gliczy obrazu. Jazda bojowa i pościgi mnie ciekawią, bo ile rozumiem jazdę bojową, gdzie V może się wychylać i strzelać z własnych pistoletów, tak pościgi dotyczyły jedynie misji kurierskich, które mają znaleźć się jedynie w dodatku, o czym powiem za chwilę. Odświeżone AI przeciwników, czyli bardziej myślący wrogowie, którzy będą uciekać z osłony, lepiej reagować na akcje gracza itd. A będąc już przy lepszych reakcjach, to kolejnym punktem jest nowy system policji. Prowadzi on pościgi policyjne, pewnie to o to chodzi w tym punkcie z pościgami, bo innego wytłumaczenia nie widzę. Policja będzie różnie reagować na przestępstwa gracza w zależności od dzielnicy, w jakiej V się znajduje. Przy wyższych poziomach gwiazdek przestępstwa policja będzie rozkładać barykady, hakować pojazd gracza, a w najgorszym przypadku na miejscu pojawi się oddział Maxtaku, wyskakujący prosto ze swojej AV-ki. Tygrysy z Maxtaku będą czymś w rodzaju minibossów, bo podczas walki z nimi na górze ekranu będzie się wyświetlał mały pasek ich zdrowia, no i za każdym razem będzie ich chyba czterech, z czego każdy posiada inne umiejętności. Jeden jest na przykład tankiem, a drugi posiada ostrza modliszkowe. Nie w każdym miejscu jednak będzie się pojawiać NCPD. W większości mapy owszem będzie to policja, ale w Dogtown będzie to Bargest, a na Badlandy wysyłane będą siły Militechu. W każdym przypadku jednak piąta gwiazdka będzie się kończyć przybyciem Maxtaku. Ulepszone interfejsy telefonu i gracza, to znaczy, że teraz na przykład podczas rozmowy z jakąś postacią wszelkie mapy, paski HP i tym podobne będą znikać dla lepszego wczucia się w fabułę. Zmiany w nagrodach, przedmiotach i craftingu. Od dawna wiadomo już, że Redzi szykowali rebalans całej gry, jeśli chodzi o zdobywaną kasę, doświadczenie i przedmioty. Teraz mamy tego potwierdzenie. Bardzo dobrze, że rozwijają też crafting, bo do tej pory pewnie istnieje część osób, które ani razu nie zajrzała do tej zakładki w grze, bo nie zostało to odpowiednio przedstawione na starcie gry. No a teraz zapewne się to po prostu zmieni. No i w darmowej aktualizacji dostaniemy jeszcze nowe stacje radiowe w liczbie mnogiej, w tym jedną stację z piosenkami z konkursu, który Redzi jakiś czas temu organizowali.
Natomiast dzięki zakupieniu płatnego dodatku otrzymamy możliwość wejścia do Dogtown, bo po patchu 2.0 Dogtown będzie już na mapie, ale nic nie będzie się tam działo i nie będzie się dało wejść do środka. Poza tym otrzymamy również zupełnie nową historię, questy, postacie i w ogóle nowe zakończenia gry, nowe zadania poboczne, zlecenia, kontrakty, walki z bossami, w tym oczywiście z tym wielkim mechem Chimerą od Militechu. Będziemy mogli walczyć z mieszkańcami Dogtown o zrzuty zaopatrzenia, kraść pojazdy dla El Capitana i to właśnie te misje będą nieskończone i będą się generowały losowo w różnych momentach i nigdy się nie wyczerpią, chociaż później zapewne i tak będą się w jakiś sposób powtarzać. Dostaniemy także dostęp do zupełnie nowego drzewka relika, które w tym momencie jest zablokowane. W tym drzewku znajdują się zdolności przetaktowujące nasze wszczepy modliszkowe, w pięści goryla, monostrunę i wyrzutnie rakiet, dodając im zupełnie nowe możliwości. W dodatku znajdziemy też ponad 100 nowych przedmiotów, w tym bronie, wszczepy, ubrania i oczywiście samochody. Pojazdy z wyrzutniami rakiet też będą ekskluzywne dla Phantom Liberty. Podejrzewam, że ma to związek z fabułą dodatku. Pewnie dopiero wtedy jakiś Mr. Hands użyczy nam takiego pojazdu, by przedostać się przez jakąś barykadę w Dogtown. Nie wiem, tak po prostu strzelam. No i poziom postaci zostanie zwiększony z poziomu 50 do 60, więc nie będzie to poziom 70, jak mówiły wcześniejsze plotki. Na samym dole grafiki jest także napisane i wiele więcej, więc to nie wszystko, co przygotowali Redzi i pewnie jeszcze sporo rzeczy ukrywają, by wywołać efekt wow na premierę gry. Na Twitterze pojawiła się informacja, że pliki Phantom Liberty znajdują się już w sklepie PlayStation. Udało się dotrzeć do rozmiaru dodatku i robi on wrażenie, bo jest to ponad 30 GB. Jak na zwykły dodatek fabularny jest to całkiem sporo, jest to bowiem połowa podstawowej wersji gry, więc Redzi utrzymują pasę, jeśli chodzi o rozmiar oferowanych przez nich dodatków. Wiedźmińskie Serce z Kamienia zajmowały około 10 GB z tego, co się orientuje, a Krew i Wino około 35 GB, czyli bardzo podobnie jak Widmo Wolności. Nie ma się co dziwić, zarówno w Krwi i Winie, jak w Phantom Liberty zostaje dodana zupełnie nowa lokacja, co już samo w sobie wykorzystuje prawdopodobnie sporą część tej przestrzeni dyskowej. Kilka dni temu w sieci pojawił się też materiał od Match118X prezentujący gameplay z dodatku. Nie jest długi, bo trwa niecałe 2 minuty, ale bardzo fajnie pokazuje zmiany w walce, różnorodność nowych postaci, przeciwników oraz samej fizyki ciał. Finishery także wyglądają bardzo fajnie, a przede wszystkim teraz będzie można wykonywać finishery z większą ilością broni niż tylko z Mantis Blade'ami. Na tym gameplayu zaprezentowane są akurat finishery noża i młota, ale ostatni zwiastun i gameplay z Red Streama pokazywał o wiele większą ilość perków odblokowujących specjalne ciosy kończące. Nie zabraknie też zupełnie nowych animacji wyciągania broni i jej przeładowania. Wydaje mi się, że nawet Malorian Silverhanda ma tutaj lekko inną animację przeładowania, przynajmniej na samym początku. Widzimy też poprawioną fizykę pojazdów, bo kilkukrotnie V strzela przeciwnikom w opony motorów i samochodów, na co te zaczynają się ślizgać i robić fikołki, kończąc pościg wrogów. Dla zainteresowanych powieścią bez przypadku osadzoną w świecie cyberpunka od Redów, to na kanale Okoń w sieci całkiem niedawno pojawił się 20-minutowy materiał na temat warsztatu i sposobu pisania Rafała Kosika i w ogóle całej tej jego przygodzie z wyzwaniem, jakie dało mu studio CD Projekt Red. Gorąco polecam sprawdzić, bo jest to świetnie zrealizowany, pełnowartościowy materiał zahaczający o interesujące tematy z perspektywy pisarza. I to już wszystkie newsy, jakie zebrałem dla Was na ten odcinek. Jeśli taki format Wam się podoba, zostawcie koniecznie lajka, no i możecie też zostawić subskrypcję na tym kanale, aby nie przegapić nowości związanych z Phantom Liberty. W tym filmie byłoby to wszystko, ja już dziękuję Wam za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!